Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj powraca długo wyczekiwana przez Was seria, czyli przedstawienie postaci widzów. Zanim jednak napiszesz swój nick, zanim napiszesz swój serwer w komentarzu, to wstrzymaj się, dlatego że zasady są zupełnie inne niż ostatnio, więc zaraz je po prostu wyjaśnię. Na wstępie pamiętaj oczywiście, żeby zostawić kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół i klikajcie te kciuki. Możecie zostawić suba z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Możecie wbijać na Instagrama, na Discorda i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu i opisie. I oczywiście możecie to już bardziej pod koniec filmu napisać komentarz, która postać dzisiaj przedstawionych Wam się najbardziej spodobała. Jeżeli chodzi o zgłaszanie do tej serii, to przede wszystkim tak, zgłaszanie w tym momencie odbywa się tylko i wyłącznie przez Discorda. Dlaczego? Ano dlatego, że po pierwsze nie możecie mnie oszukać, bo dużo osób podawało w komentarzach na YouTubie nie swoje postacie, ja tego nie miałem jak za bardzo weryfikować i w sumie to się robił taki syf, dużo osób pisało losowe rzeczy, więc jakby teraz to będzie bardziej przemyślane. Druga sprawa, na pewno na Discordzie aż tak mnie nie zalejecie tymi zgłoszeniami, bo nie każdy chce wbijać na Discorda i tak dalej, więc będzie na pewno tych zgłoszeń mniej, to druga sprawa. No i jak w ogóle to robić? Wbijacie na Discorda i jest coś takiego jak kanał boty. Na kanale boty jest przypięta wiadomość właśnie bota, gdzie wybieracie sobie ankietę. Tam jest ta ankieta tylko jedna do wyboru, czyli przedstawienie. Jak ją wybierzecie, to bot się do Was odezwie w wiadomości prywatnej i zada Wam kilka pytań. Takie pytania to jest mniej więcej tak. Twój nick z gry, poziom postawienia, serwer, na którym grasz, styl gry, czyli tam free to play, eko i tak dalej, no i screen z postaci i jakieś dodatkowe informacje, jeżeli ktoś chce coś dopisać, to również może dopisać. I ja mam taki swój specjalny kanał, ja to dostaję i tam mogę to albo odrzucić, albo zaakceptować. Więc myślę, że to jest jak najbardziej spoko i teraz jakie są w ogóle zasady, bo też jest kilka zasad odnośnie właśnie tego zgłaszania. Żebyście potem nie byli zdziwieni, że coś tam odrzucę albo coś zaakceptuję. Więc zasady są takie. Po pierwsze, jeżeli ktoś jest albo subskrybentem na Twitchu, albo wspierającym na YouTubie, preferuję subskrybenta na Twitchu, bo jednak ci wspierający na YouTubie tam, wiecie, nie mają za wiele bonusów, a jednak na tych live'ach i tak dalej to jest jakieś tam wyróżnienie, można by powiedzieć. To można mi podesłać dowolną postać. Natomiast każda inna osoba, która nie należy do grona albo wspierających, albo tam właśnie subskrybentów na Twitchu, musi mi wysłać postać z minimum 400 poziomem. Chcę uniknąć po prostu spamu postaci z jakimś tam 20-30 levelem, gdzie ja za wiele Wam nie powiem i dla Was to nie jest zbyt ciekawe do oglądania i tak dalej, nie? Więc jakby to logiczne. No i w zasadzie tyle, to jest taki jedyny wymóg. Jeżeli masz, nie musisz być tam wspierającym czy tam subskrybentem na Twitchu, jeżeli masz postać z tym 400 poziomem w górę, to bez problemu możesz się zgłaszać. No i okej, tyle, jeżeli o to chodzi. Jakbyście czegoś nie zrozumieli, to pytajcie w komentarzach i myślę, że możemy lecieć sobie do pierwszej postaci. Tak jak mówię, mam to wszystko na Discordzie, więc będę tutaj zerkał na drugi monitor. I okej, pierwsza postać to jest, od razu zaznaczam, że nagrałem to 2 czerwca, o, w ten sposób, rano, więc może to wypuszczę za kilka dni dopiero, może od razu dzisiaj, jeszcze nie wiem, planuję dzisiaj, ale zobaczymy jak to wyjdzie, więc od razu zaznaczam, że stan postaci, który dzisiaj pokażę, jest właśnie na 2 czerwca, żeby nie było, 2022 roku oczywiście. No i okej, pierwsza postać to jest Delf, jak widzicie poziom postaci 419, serwer, na którym gra, to jest W21, czyli międzynarodowy 21, styl gry free to play, gra sobie tutaj wojownikiem, już prawie 420 poziom dobił, zaraz zerkniemy w opis, zaraz zerkniemy standardowe wszystkie statystyki, dodatkowe informacje jakie dodał to, że wojownik to jest najlepsza klasa, więc tutaj mamy to napisane, no i okej, jak wygląda ten jego wojownik? Po pierwsze tutaj wiadomo, można się przyczepić, że nie ma 2 gemów, ale ja nie będę tutaj 2 gemów pomarańczowych oczywiście. Ja tutaj nie będę zerkał na takie rzeczy jak ekwipunek, jak gemy czy coś, bo mówiąc szczerze, no chyba, że ktoś będzie miał jakiś gem na szczęście czy coś, ale wiadomo, różnie to leci, niektórym częściej, niektórym rzadziej, niektórzy muszą czekać cierpliwie, aż im poleci odpowiedni gemik czy tam odpowiedni item, także na to za bardzo patrzeć nie będziemy, to od razu powiem. No i co, 98% klaserka, więc jak najbardziej git. Jeżeli chodzi o statystyki, to tutaj boki ma po prawie 1600, szczęście prawie 1300, więc w zasadzie można powiedzieć, że moim zdaniem idealnie, bo to oczywiście jest to moja subiektywna opinia. Jeżeli chodzi o siłę, to ma 12200 w podstawie, no i HP 4500. Powiem Wam tak, spoko postać, ja bym tutaj dorzucił w to HP więcej, dlatego że no jednak to jest wojownik, więc troszkę odskoczył tą siłą od HP. Ja teraz jestem bardziej skłonny u siebie iść 1:1, ale wiadomo, każdy rozwija tak jak to uważa. W każdym razie no jak najbardziej nie ma do czego się przyczepić. No i jeżeli chodzi o opis, to tutaj mamy kiedy wystartował.
w maju 2020 roku, no i tutaj w maju również minęły mu 2 lata, więc w sumie tak naprawdę kilka dni temu 2 lata tej postaci i wbił 418 level jako w 100% gracz free to play. Chyba kręci kółkiem, Delf, pewnie to oglądasz, możesz napisać w komentarzu. Wydaje mi się, że kręci tym kółkiem, ale nie jestem pewien, więc tu nie będę jakoś tam tego roztrząsał, bo nie pamiętam i nie dopisał zresztą, więc jeżeli chodzi o tą postać, to tak naprawdę tyle. Bardzo fajna postać, jak widzicie, można wbić w miarę wysoki level również grając cierpliwie free to play. I okej, myślę, że możemy lecieć dalej. Kolejna postać to jest serwer 38 polski, Ewald, prawie 400 level mag. Ewald jest subskrybentem na Twitchu, więc tą postać jak najbardziej mogę dopuścić. No i co my tutaj mamy? Przede wszystkim styl gry to jest free to play, no i dodatkowe informacje, że było 3 miesiące przerwy na tej postaci. Jak widzimy, prawie 400 level, serwer 38 już ma ponad 2 lata, no ale 3 miesiące przerwy, jakby nie patrzeć, to jest dość sporo. No i co? Jak to tu wygląda? Mamy Magusia, 95% klasera, chyba w miarę ok, chociaż nie wiem, czy nie może nawet więcej docisnąć, bo tutaj wiadomo, głównie na tym levelu już powinny zostać tam postacie z lochów, których jeszcze nie pokonaliśmy, a wydaje mi się, że coś tu może brakować w tym klaserze oprócz postaci, ale to już są takie groszowe raczej sprawy. No i jak wyglądają statystyki? Inteligencja 5400, HP 4700, 1600 szczęścia w podstawie i tutaj boczki po 1000 prawie również 600. No więc wiadomo, szczęście i boki już bym nie wrzucał, tak samo jak i poprzednio u Delfa, tak i tutaj u Ewalda. Raczej moim zdaniem już wystarczy, że tak powiem. No i jeżeli chodzi o inteligencję i HP, to moim zdaniem troszeczkę teraz tej inteligencji powinien odbić od tego HP. To jest jednak mag, tutaj jednak te hity powinny robić robotę, no a jednak dość zbliżone są te statystyki, natomiast generalnie również nie ma do czego się przyczepić, prawie 400 poziom, więc jak najbardziej git. Możemy zerknąć opis, no tutaj to co mówiłem, trochę przerwy było, więc te 3 miesiące, tak jak wspomniałem, no ale generalnie też za bardzo nie ma co się przyczepić. Ja od razu tutaj też zaznaczę, że preferuję robić coś takiego, że szczęścia zostawiać tam około 1200-1300 i boków tak samo, że więcej już ich nie wrzucać, potem po prostu lecieć wszystko swoje główne statystyki w zależności kim gramy, więc tak tutaj będę również wam radził, to od razu zaznaczę. Nie każdy się może z tym zgadzać, ktoś może mieć inne zdanie czy coś, no ale ja będę do tego nawiązywał, bo jednak moim zdaniem to jest po prostu najlepsze. No ale generalnie jeżeli chodzi o postać Ewalda, to również nie ma jakichś tam większych według mnie zastrzeżeń, także możemy lecieć dalej. Kolejna postać jaką mamy to jest postać Memento z serwera W54, czyli dość świeży serwer. No i Memento nam tutaj napisał, że gra free to play oraz że kręci codziennie kołem, także no można powiedzieć, że to nawet takie eko, bo powiem wam, że kręcąc codziennie kołem, nawet jak ja grałem free to play, to można bardzo, bardzo dużo zrobić, nie wydając nawet grosza na tą grę, tylko po prostu no poświęcając swój czas na oglądanie reklam, no ale wiadomo, to jest jednak mimo wszystko coś za coś. No i co? Memento gra tutaj wojownikiem, ma 277 level, jak widzimy. Gemiki wyglądają tak jeku, ale to mówię, nie będę się za bardzo tutaj wypowiadał na ten temat, bo różnie ludzie stoją z tym ekwipunkiem, także nie ma sensu. 277 level, ja osobiście bym tu, co mogę dodać, to nie ulepszał jeszcze. Memento jest oczywiście subskrybentem na Twitchu, więc dlatego taki poziom również się dostał. Nie dodawałbym tutaj jeszcze żadnych ulepszeń, jeszcze bym się wstrzymał do tego tam poziomu 300+, powiedzmy. No ale tu wiadomo, każdy tam uważa, robi tak jak uważa, o może w ten sposób. Do tamtych postaci się nie wypowiadałem na ten temat, bo tam już były wysokie levele, to wiadomo, że te ulepszenia trzeba wrzucić. No ale tutaj jeszcze do 300 bym się wstrzymał, chociaż to jest tylko razy 2, razy 3, więc i tak za dużo tego kryształu Memento tutaj na te ulepszenia nie zmarnował. No ale dobra, lecimy dalej. Klaserek 87%, więc raczej jak najbardziej ok. Ja na W55 w tym momencie mam 10 leveli więcej i mam klasera chyba około właśnie tam 88% czy coś takiego. Wiadomo, że tu pewnie Memento nie jest tak do przodu z wieżą czy coś, bo gra free to play, więc nie ma co się do tego przyczepić. Klaser jest również na git poziomie. No i dobra, boczki mamy po 1120, więc tam na najbliższym evencie Golda ze 130 możesz jeszcze wrzucić w te podstawy, żeby po prostu już mieć to z głowy. Szczęścia 1320, więc no tutaj już też bym się wstrzymał po prostu, jak najbardziej git wrzucone. No i widzimy, że Memento na tym wojowniku idzie 1:1, czyli po prostu tyle samo ma siły co HP. No i tak jak wam wspomniałem jakoś tam wcześniej, na wojowniku moim zdaniem to jest bardzo, bardzo spoko opcja, żeby tak sobie tą postać rozbudowywać. No i generalnie Memento nam tutaj często pomagał, jak na live'ach, jak zaczynaliśmy na W55, to dużo rad dawał, dużo tam z czatu się udzielał, pomagał, więc generalnie
zdanie nie uważam, żebym jakieś mógł tutaj mu cenne rady dać. Zobaczmy jeszcze w opis. No właśnie, to co mówiłem, już ma tutaj 15 salkę, ma 0 mushroom spade, czyli po prostu tak jak wspomniałem free to play, no i jeszcze na W55 gra sobie zabójcą, tak? Więc tak jeżeli chodzi o postać Memento, lecimy dalej. Kolejna postać to już jest serwer S40 Polski, znany ze streamków Świnki, który oczywiście również ma subskrybenta na naszym kanale na Twitchu. No i co tutaj mamy? Po pierwsze styl gry grzybiarz, po drugie dopisał, że ma full platynkę, salkę 20 i zaczął miesiąc po starcie serwera, więc to też myślę, że warto dodać. Co prawda berserk, więc tutaj leveluje bardzo szybko, no ale jednak ten miesiąc był w plecy, a jakoś bardzo nie odstaje od topki serwera, więc no tak jak mówię, to należy uwzględnić. No i okej, myślę, że możemy powolutku zaczynać. 97% klaserka, więc w sumie git jak na ten level. Zobaczcie, to jest właśnie to, co mówiłem wcześniej do Ewalda, że on tam miał chyba 95% na prawie 400, tutaj kilka leveli mniej, no a tego klasera już ponad 97%. Nie wiem, czy to kwestia lochów czy czego, no ale po prostu chyba tam może jeszcze kilka procent wycisnąć. To też myślę, że istotne. No ale okej, Świnki gra tutaj, ja tak specjalnie mówię, kto tam na streamkach siedzi, ten wie. Gra tutaj sobie berserkiem. No i co? Jeżeli chodzi o boki, no to 1300 się zatrzymał, więc jak najbardziej git. Szczęścia 1600, może nawet troszkę za dużo moim zdaniem, no ale lepiej tyle niż tam jakieś 2,5 czy więcej. No i jeżeli chodzi o siłę, to ma ponad 7000, jeżeli chodzi o HP, to ma 3700, więc moim zdaniem jak na berserka, to jak najbardziej te statystyki rozłożone odpowiednio. To jest to samo co u maga, że on powinien zabić zanim jego zabiją, więc tutaj przyda się o wiele więcej tej siły aniżeli HP. No i klaserek dokładności, tak jak mówię, prawie 97,5%, moim zdaniem jak najbardziej git. Jeszcze tutaj w ogóle Świnki lochy stopuje od 25 kwietnia. Więc tym bardziej wiadomo, że już tak szybko nie leveluje, a i tak tymi levelami od topki nie odstaje, więc tu też na pewno jest to godne podziwu. No i co? Wydaje mi się, że tyle. Postać jak najbardziej oczywiście git, nie ma do czego się przyczepić i myślę, że możemy lecieć dalej. Kolejna postać to jest postać Hios, również z serwera 40 polskiego. No i jak widzimy, Hio gra tutaj sobie z wiadowcą, również subskrybent z Twitcha, więc może nie będę tego dodawał za każdym razem. Jak ktoś ma po prostu postać poniżej 400 poziomu, to jest albo subem na Twitchu, albo wspierającym na YouTubie, to już nie będę się powtarzał. No i dobra, Hio gra tutaj z wiadowcą. Z tego co wiem, też oczywiście wstrzymuje te lochy. No i co on nam tutaj dopisał? Styl gry grzybiarz, no i napisał, a to co powiedziałem w sumie, że stop w lochach i tyle. Więc 300, prawie 90 level, no i co my tutaj mamy? Hio z tego co wiem gra bardzo podobnie do nas i w sensie ja tutaj również do jego postaci nie mam za wielu komentarzy. O, może w ten sposób przydam jakiś rad czy czegoś, dlatego że on gra niemalże identycznie jak my, jeżeli chodzi o statystyki i tak dalej, więc moim zdaniem jak najbardziej git. No ale podstawki ma takie po 1240, w sensie boki, tutaj jeżeli chodzi o zręczność 7600, no i HP 3500, szczęścia ma za to 1460, klaserka bardzo podobną ilość co poprzednia postać, czyli Świnki, więc moim zdaniem postać jak najbardziej dobrze rozwinięta, także tutaj nie ma tak naprawdę do czego się przyczepić. Ewentualnie może bym wrzucił delikatnie więcej w HP, z tym, że no tutaj zależy jak ten serwer będzie wyglądać. Póki co w topce jest tak naprawdę magi zwiad, także no wiadomo, na zwiada lepiej jest więcej tą zręczność, na tutaj moim czy właśnie Hio jakby miejscu sobie ulepszać, no ale na tego zwiada, na tego maga przepraszam, jednak więcej HP się też nam przyda, więc na razie ciężko to ocenić. No tutaj ja mam zręczności prawie tyle samo, natomiast HP mam 1000 więcej, bo miałem iść inaczej, ale jednak zmieniłem zdanie. No ale tak jak mówię, generalnie nie ma do czego się przyczepić, bo postać jak najbardziej spoko rozwinięta i lecimy dalej. Kolejna postać Janexi, czyli krwipierd na Shakesie, oczywiście subskrybent na Twitchu, dlatego też taki poziom sobie wzięliśmy. Co ciekawe, jak aplikował, to było bodajże, kiedy on to zrobił? 21 maja aplikował, miał setny level, teraz już ma 176, także bardzo tutaj poleciał do przodu. No i okej, styl gry free to play, serwer W55, od razu wspomnę, no i dodatkowe informacje, nie mam zakolu, więc tutaj zobaczmy jak sobie radzi krwipierd, ciekawa nazwa swoją drogą. No i co, klaser przede wszystkim, to co mi się wrzuca w oczy, to jest klaser bardzo, bardzo niski jak na ten poziom, no 57% to już można mieć nawet w drugi dzień serwera, czy nawet już 50% to dobijają w pierwszy dzień, jak tam mają jakieś 30 levely około, także tutaj klaser zdecydowanie do,
poprawy. No myślę, że nie wiem, no 75%, tak mi się wydaje mniej więcej na tym levelu. Nigdy tego nie pamiętam, bo ja nigdy na to nie zwracam uwagi, tylko po prostu się staram mieć jak najwięcej. No ale tutaj myślę, że chyba z 75%, jak nie nawet pod 80 chyba, w okolicach tam 200 levela powinien podjeżdżać. Także no tutaj zdecydowanie z klaserkiem jest do tyłu. Boki ma po 700, tu widzę, aha, siła 700, zręczność niecałe 600, inteligencja 1100, HP 1200, szczęścia 970, więc w sumie no te boki mogą być po 700, możesz sobie póki co je zostawić, natomiast no tutaj nie wiem czemu masz więcej HP w podstawie aniżeli tej inteligencji, tutaj powinieneś to zdecydowanie zmienić i teraz sobie ładować po prostu w inteligencję. Szczęścia prawie 1000, jak na ten level chyba na razie bym również nie ruszał, także no tutaj póki co zdecydowanie tą inteligencję musisz sobie po prostu dobić, albo przynajmniej 1:1 z HP, albo nawet więcej tej inteligencji aniżeli tego HP, tak mi się wydaje. No i to co najważniejsze to ten klaser, no tracisz ogrom, naprawdę ogrom expa z każdym dniem robiąc awkę na tak niskim klaserze, więc tu zdecydowanie musisz się poprawić. No i okej, tutaj w opisie akurat nic nie ma ciekawego, więc dobra, chyba tyle i możemy lecieć dalej. Kolejna postać to jest serwer 38 Polski ponownie, no i mamy Bombaya, swoją drogą z naszej gildii tutaj, ja już tu nie gram tyle czasu, a nadal jestem w gildii, to tak swoją drogą też mnie to ciekawi, no ale nieważne. Bombay napisał, że gra Echo i napisał, że ma najlepszą gildię pod słońcem. No oczywiście zgadzam się z tym, nie ma co ukrywać, no ale jeżeli chodzi o jego postać, to jest to prawie 440 level z łowca demonów, jak widzimy, no i top 100 na serwerze w tym momencie, także o kurde, tu już widzę, że boki jakieś bardzo, bardzo dokokszone, no ale dobra, zaraz do tego przejdziemy. Na wstępie tak, klaserek 98,5%, chyba git jak na ten level, nie ma do czego się za bardzo przyczepić. Mamy coś w opisie? Nie, w opisie nic ciekawego nie ma, potki full som i tak dalej, no i dobra, lecimy dalej. Jak to tu wygląda? Przede wszystkim boki, bardzo tutaj przesadziłeś chyba z tymi bokami, przynajmniej tak mi się wydaje. No ja tak jak mówię, jestem zwolennikiem zostawiania na około 1500, a ty tutaj masz siły nawet ponad 3000, ty już w ogóle za tą siłę to prawie 10 baniek płacisz, jeżeli się nie mylę, bo chyba 10 baniek się zaczyna jakoś od 3400-3500 podstawy, więc no bardzo tutaj docisnąłeś, nie mam pojęcia czemu. Inteligencji trochę mniej, ale nadal bardzo, bardzo dużo, jakby nie patrzeć, więc no ale tego już nie cofniesz, już trudno. Okej, lecimy dalej. Szczęścia 1800, no to powiedzmy, że jeszcze tak względnie. No i mamy 11 tysięcy zręczności i prawie 4000 HP. Chyba jak na łowce demonów to jest okej. Ja tutaj podobnie szedłem, żeby jednak głównie tą bombę jak największą mieć, także tej zręczności miałem o wiele więcej aniżeli tego HP. No właśnie, starałem się trzymać tak około 3 razy więcej zręczności od HP. No ale generalnie, no co, no tak naprawdę te boki bardzo przesadzone moim zdaniem. No a cała reszta jak najbardziej git, tutaj do podstaw głównych statystyk nie ma co się przyczepić, klaserka tak samo, tak jak mówię, w opisie nic nie ma, tak więc generalnie jak najbardziej git, tego już nie cofniesz tych boków, no ale po prostu już, już w nie nie wrzucaj i myślę, że będzie ok, jak planujesz tu grać długo, to tam za kilka lat nie będzie to miało żadnego znaczenia, także ok, chyba lecimy dalej. Kolejna postać to jest postać top 2 serwera pierwszego Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Rondon. Powiem wam, że ciekawostka, bo z tego co napisał Rondon, to jest w ogóle Lechu, ktoś go może kojarzyć z komentarzy, bo często się udziela pod różnymi tam filmami. Lechu napisał, że gra free to play i że gra bez koła, zero mushrooms paid, co ciekawe. Tutaj nie wiem nawet, czy mi na screenie to nie podesłał tego również. Nie, tego na screenie akurat nie ma, no ale jestem w stanie w to uwierzyć, dlatego że to jest świat, tak jak mówię, pierwszy Zjednoczone Emiraty Arabskie i tutaj naprawdę grają albo same boty, albo po prostu ludzie już nie grają i bardzo, bardzo łatwo, jak grasz regularnie, wspiąć się tutaj do topki, no i jak widzimy Rondon nie dość, że jest top 2, to już sobie sporą przewagę robi na top 3, no tutaj troszkę mu zajmie, żeby dogonić tu Prince'a, z tego co wiem Prince to jest właśnie prawie 580 level, ale zobaczcie na jego klaser 67%, no ale on się nie przejmuje, on sobie po prostu klika, póki co za bardzo nikt mu nie może zagrozić, ale kto wie, czy Rondon tutaj właśnie mając tego klasera już ponad 99% go prędzej czy później nie przegoni, to też była swoją drogą ciekawą
ciekawostka, no ale zauważyłem, że ludzie często wybierają takie serwery właśnie jakieś mało ogrywane, jakieś zapomniane czy coś, żeby po prostu wbić się łatwo w topce i nawet jak grzybią, to jeszcze łatwiej im to idzie. No ale okej, tak jak mówię, Rondon tutaj napisał, że gra free to play i że bez koła Zero Mushroom Spay, to już powiedziałem. Klaser na bardzo fajnym poziomie, Rondon tu ma w ogóle bardzo dużą wiedzę o gierce, często mi również pomagał, więc jakby myślę, nie ma do czego się przyczepić. Inteligencja, no tu Boki ma po 2000, moim zdaniem troszkę za duża, ale to tak jak mówiłem na początku, kwestia indywidualna każdego. Szczęścia ma 1200, więc jak najbardziej git. HP 5000 i 18200, jeżeli chodzi o siłę, więc chyba również git, w sensie ja bym tutaj w tym momencie leciał HP na przykład do 6000 i potem tą siłę dalej jako ten berek, no ale i tak taki rozstrzał jest ok, no bo tak jak mówię, na berku jednak ta siła jest o wiele ważniejsza. No i co, tu w ogóle już ma 50000 siły, gdzie ten Prince ma tej siły zaledwie 115000, więc w takim tempie bardzo możliwe, że Rondon jak tu dobije tyle siły, ile właśnie Prince, będziesz miał szansę go pokonywać prędzej czy później, także ciekawe jak to się wszystko rozwinie i ciekawe czy tutaj Rondonowi uda się wbić top 1 na tym serwerze, to by było, no tak jak mówię, dość ciekawe. No ale okej, jeżeli chodzi o resztę, to chyba nie ma za bardzo do czego się przyczepić, tu mamy jakieś daty w ogóle. 450 level wbił 1 maja, top 1 berserk 21 lipca 2020, po roku, czyli 29 grudnia 2020, 362 level, po dwóch latach 431 level, zobaczcie, top 3 wbił 12 kwietnia 2021 i top 2 3 maja 2022 i to wszystko free to play. No Leszek raczej by tutaj nie kłamał, więc wydaje mi się, że faktycznie ma Zero Mushroom Spade, także jeżeli ktoś chce bardzo być w topce, a nie chce wydać pieniędzy, to niech sobie poszuka jakiegoś serwera praktycznie umarłego, no i wtedy może w tej topce się tam powolutku wspinać. No ale bardzo fajny wyczyn i moim zdaniem godny podziwu. No i okej, chyba możemy lecieć dalej. Kolejna postać jest to serwer 37 Polski, no i jak widzimy mamy Krydzia. Co ciekawe jest to Godzio, który tak bardzo kocha łowcę demonów, a tutaj gra zwiadowcą. To w ogóle taki plot twist można by powiedzieć. No i Godzio napisał, że gra free to play. Grać zacząłem dzień po starcie, miałem z 3 przerwy po 2 miesiące. No i jak widzimy przebił w tym momencie 401 level tym zwiadowcom. No i wiadomo, potek tutaj nie oceniam, bo gra free to play, więc może se odkłada. Mamy 98% klaserka, więc chyba git jak na ten poziom, nie ma do czego się przyczepić. Tutaj boki mamy po 1700, także też raczej w miarę ok. Prawie 4100 HP, prawie 8000 zręczności, szczęścia 1500. Także również no tutaj za bardzo nie mam do czego się przyczepić. W ogóle tak naprawdę oprócz jednej osoby, co tam miała bardzo niski klaser, to bardzo mi się te wszystkie postacie podobają i nie mam tutaj totalnie co komentować więcej, tylko po prostu wam je pokazuję, żeby no tak jak nazwa wskazuje tej serii, czyli przedstawienie postaci widzów, więc jak najbardziej ok, nie mam tutaj totalnie do czego się przyczepić. No i co, Ugodzia tak samo, raczej tutaj jak na free to play jest to bardzo, bardzo fajna postać, no i też 401 level, dużo osób mówi, że ciężko jest dobić 300 free to play, no a tutaj są ludzie, co nawet dobijają po 500+, myślę, że tacy prędzej czy później również nam się trafią. No ale okej, co tutaj mamy? Lochy zatrzymał od 386 levela, co ciekawe. No i 400 level wbił 16 maja, o kurde, to on dopiero jeden level od tamtej pory wbił, to nie wiem, może tutaj coś nie gra aktualnie, albo znowu jakaś przerwa, albo coś, no ale chyba powinien więcej, zwłaszcza, że jest ten kalendarz, no ale dobra, to nieistotne, w każdym razie postać jak najbardziej okej. Okej, kolejna postać jest to serwer 38 Polski, no i zobaczmy, mamy tutaj Lukiego, prawie 400 level Paladyn. Luki napisał, że gra free to play, no i dopisał, że to moja druga postać, pierwsza była na S2, ale byłem wtedy młody i nie ogarniałem mechanik gry, no i wiadomo, było mega okrojone. S38 moim zdaniem fajny serwer i żywy jak na polskie realia. Nie zacząłem wraz ze startem, a gdzieś 2 tygodnie później, na razie save'uję lochy i już powoli będę wchodził w gold, na razie jeszcze exp, ale może jakiś 420 poziom i dopiero pójdę w gold. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. No i okej, Luki gra tutaj tak jak mówię, paladynem, prawie 6700 siły w podstawie, prawie ponad 4000 HP w podstawie, więc moim zdaniem te podstawki jak najbardziej git. Wiadomo, że na tym paladynie trzeba jednak to HP trzymać na dość wysokim poziomie, no a tutaj widzimy pewien odstęp, który jeszcze moim zdaniem jest okej. Boczki mamy po około 2000, więc trochę za dużo, no ale wiadomo, już tutaj w nie wrzucaj. Szczęścia prawie 1650, więc też sporo, już możesz
sobie po prostu darować to szczęście. No i co, klaserek ponad 98%, moim zdaniem jak najbardziej git. Co mi się tutaj rzuciło w oczy? Ja za bardzo nie patrzę na ekwipunek, może powinienem zacząć, w sumie dajcie mi znać, czy też obserwować ekwipunek i ewentualnie wyciągać coś, czy raczej tutaj za bardzo tego nie robić, to możecie w sumie napisać, to będę miał wskazówkę na kolejny odcinek, bo ja też się muszę przyzwyczaić z powrotem do tej serii. No ale właśnie, jeżeli chodzi o Lukiego, to tutaj generalnie jest git, jeżeli chodzi o opis, to również wszystko w porządku, mamy tutaj pewne jakieś tam napisane, wiadomo, jakieś achievementy, postaci i tak dalej, daty, natomiast co mnie zdziwiło, to ulepszenia u Kowala, dlatego że broń ma razy 13 ulepszoną, a tutaj razy 2 wszystko, tutaj czapeczkę ma, tutaj czapeczki akurat nie ma wcale, wszystko razy 2, jak widzimy tu w ogóle razy 9 pasek, no tak bardzo nierównomiernie, ulepszać u Kowala się generalnie powinno tak, żeby mieć to wszystko w miarę na tym samym poziomie ulepszone, czyli na przykład, nie wiem, mamy wszystko razy 10 i ewentualnie tą broń można tam razy 11, razy 12, ja tak często robię, no ale nie ma co na przykład jednego itemku ulepszać razy 20, a pozostałych itemków wcale, więc to jest jakby taka wskazówka dla innych i tutaj też dla Lukiego, że powinien sobie wrócić do tego etapu, gdzie będzie to rozłożone w miarę równomiernie. No ale generalnie, jeżeli chodzi o statystyki i tak dalej, to nie ma totalnie do czego się przyczepić i możemy lecieć dalej. Ostatnia postać na dzisiaj to jest serwer pierwszy polski, no i kończymy z naprawdę, naprawdę mocnym akcentem, bo mamy prawie 600 level, Damian 85, często go widzę na streamkach, często go widzę w komentarzach, na Discordzie również się udziela, więc jak najbardziej widz, no i oczywiście tutaj piękny, piękny level, piękny mag, no i tak jak mówię, dobija już powolutku ten 600 level, więc jest to ogromne osiągnięcie, zaraz tutaj sobie przelecimy. Nie jest to jeszcze ostatnie zgłoszenie, jeszcze tych zgłoszeń mam kilka, mogę wam powiedzieć, raz, dwa, trzy, cztery, 5-6 mam jeszcze zgłoszeń, ale to już sobie zostawię na kolejny odcinek. Teraz to jest chyba 10 w tym odcinku postać albo 11. Nie chcę też przeciągać tego, żebyście mi dali znać, co jeszcze mogę poruszać w tych odcinkach, co znaczy jeszcze mogę zwracać uwagę na tych postaciach i tak dalej. I potem sobie oczywiście do tego wrócimy. Myślę, że zgłoszeń i tak nie będzie jakoś nie wiadomo ile, więc na spokojnie wszystkich sobie obczajmy. No ale dobra, wracając do Damiana, tak jak mówię, serwer pierwszy, polski styl gry Echo, no i dopisał, że... A nie, w sumie nic nie dopisał. Napisał, że nie ma dodatkowych informacji. No to nieważne. No i jeżeli chodzi o Damiana, to tak, top 5 serwera, jak widzimy. Tutaj w ogóle strasznie różnica, jeżeli chodzi o cześć. Top 1 i top 2 podobnie. Tu w ogóle Marko w 634 level też bardzo ładnie ciśnie. Tutaj mamy już przewagę prawie 200 tysięcy czci między top 2 a top 3. No i tutaj jeszcze... znowu tam powiedzmy około 10 tysięcy między 3 a 4, no i około 50 tysięcy, nie, mniej troszeczkę, 40 około tysięcy między 4 a 5, no ale Damian, tak jak napisał, gra tutaj Echo, więc i tak bardzo, bardzo spoko mu to wszystko idzie, no i zobaczmy, jeżeli chodzi o boki, to jest, zwróćcie uwagę, że stara postać, to jeszcze za czasów pewnie jak nie było czarnych gemów, przynajmniej tak mi się wydaje, więc tutaj nie ma co... aż tak patrzeć, no bo jak nie było czarnych gemów, jak nie było potem pomarańczowych i generalnie kiedyś, no to się inaczej rozdawało i te boki i tutaj to szczęście, także tego nie będę komentował na tak wysokolevelowej postaci, bo kiedyś było inaczej po prostu. No i dobra, 100% klasera, także no, totalnie nie ma do czego się przyczepić. Jeżeli chodzi o podstawy, no to mamy inteligencji 100 tysięcy, natomiast mamy 48 tysięcy HP, więc w sumie ja bym rozdawał podobnie na magu. Ja jeszcze myślę, jak na tym swoim magu iść w te statystyki, no ale ja właśnie planuję coś takiego, żeby mieć około 2 razy więcej inteligencji od HP w tej podstawie, no i jak widzimy tutaj tak to mniej więcej wygląda, także jak najbardziej git, no i okej, także no mówię, tutaj nie ma co się przyczepić. Zwróćmy uwagę jeszcze na przykład na Markowa, porównajmy do top 1, żeby nie było, 150 tysięcy, no i tutaj 70, ponad 8 tysięcy, no więc tu jeżeli chodzi o statystyki zdecydowana przewaga, no ale on idzie podobnie, on też idzie mniej więcej 2 razy ma więcej inteligencji aniżeli właśnie tego HP, co ciekawe. No ale tutaj wróćmy do Damiana. Itemki ulepszone razy 14, to też może pokażę, więc też ok, runki maksymalne, także tutaj też no, nie jest tak jak na niektórych polskich serwerach, że jest top 1, a ma tam na przykład 20% runy w broni, tylko po prostu tutaj widać, że na tym serwerze pierwszym, no to jest serwer pierwszy, więc nie ma co się dziwić, że poziom jest wysoki, no i ok, tutaj jak widzimy wszystko ma razy 14 mniej więcej z tych itemków, zobaczcie w ogóle jaki rozrzut broni, 5400 górny, to jest już taka buła potężna, no ale pięknie, pięknie takie wysokopoziomowe postacie wyglądają, oczywiście to jest masa
czasu, pracy i wszystkiego, żeby taką postać rozwinąć i pieniędzy też czasem, jak ktoś po prostu grzybi albo nawet gra eko, no ale mimo wszystko tutaj pięknie takie postacie koniec końców wyglądają. Co mamy w opisie? O, zobaczcie, w opisie mamy 260 level w 2013 roku, 300 w 2014, 340 w 2016, tu może 500 22 kwietnia 2020 roku, 2020, no i 550 mamy 2 kwietnia 2021, okej, czyli 50 leveli wbił w niecały rok tak naprawdę, już na tak wysokim etapie, to jest chyba okej wynik, ciekawy, chyba na golda nie szedł, przynajmniej tak mi się wydaje, chociaż nie wiadomo, dodali ten daily, kalendarz i tak dalej, no to dzięki temu to idzie szybciej. No i teraz już zobaczcie, że wbicie tych kolejnych 50 leveli, czyli 600, zajęło mu w zasadzie już ponad ten rok, dlatego że no teraz już mamy czerwiec, a on jeszcze tego nie wbił, wbije to pewnie niebawem, tak więc no tutaj widzimy, ale i tak nie jest to jakaś duża różnica, no ale i tak no 50 leveli na rok, gdzie na początku wiadomo jak te levele idą, 300 level można wbić nawet w niecały miesiąc, no to jednak już idzie bardzo, bardzo wolno, no ale okej, nie mam do czego się przyczepić, piękna postać i tym akcentem kończymy sobie dzisiejszy odcinek. Ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie. Piszcie mi w komentarzach, po pierwsze, która postać wam się najbardziej podobała z tych wszystkich pokazanych. Po drugie, co jeszcze mogę, na co mogę zerkać, na co mogę zwracać uwagę. Bo tutaj, no wiadomo, jak ktoś chce, to mi coś dopisze. Tutaj na przykład Damian fajnie jakby mi dopisał, czy szedł w Golda, czy w Expa. Może skomentuje ten odcinek, to wszyscy się dowiemy. Więc no dobrze, jakbyście tych, jak się zgłaszacie, oczywiście to więcej tych informacji dawali. Bo jednak mnie to ciekawi i pewnie widzów też. No i tak jak mówię, piszcie mi, na co jeszcze mogę zwracać uwagę. Oprócz tego, co było w dzisiejszym odcinku. Tak jak mówię, zgłoszeń mam jeszcze 6. Po dzisiejszym odcinku pewnie troszkę dojdzie. Ja tu będę szedł w kolejności od pierwszego do ostatniego. Tak mam zresztą posegregowane na Discordzie, więc tutaj kolejną osobą, która będzie przedstawiana, jest na przykład Osiak, to mogę powiedzieć, bo to jest kolejne zgłoszonko, jakie dostałem. No i chyba tyle, także ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, zostawiajcie kciuka w górę, zostawiajcie suba z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discord dla widzów, na Instagrama i na Twitcha, linki są w opisie i w przypiętym komentarzu, dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!